Otóż witajcie. Dzisiaj, jak sama nazwa filmu wskazuje, robimy komunikanty kościelne, właściwie chipsy z komunikantów kościelnych. No i tutaj jest takie dobre dosyć pytanie, właściwie skąd je mamy, czy to są jakieś święte komunikanty? No wyobraźcie sobie, nie są to święte komunikanty. Na spokojnie możecie je kupić w internecie, ponieważ aby komunikanty były święte, musicie przede wszystkim mieć księdza, który by je przeistoczył. No wyobraźcie sobie, nie wiem, czy można samemu je przeistoczyć, ale to chyba nawet nieważne. Jeżeli chodzi o komunikanty kościelne, to muszę wam powiedzieć, są całkiem dobre, jak mam być szczery. Zazwyczaj dodaję do płatków, albo zazwyczaj robię z nich jakieś chipsy. Znaczy chipsy będę pierwszy raz w życiu z nich robił, także nie zdziwcie się, jak to będzie wyglądało obrzydliwie, ale tak czy siak spróbujemy. Z płatkami smakują całkiem nieźle. Mam jeszcze pewien taki pomysł, aby zmaczać je w na przykład Nutelli i sobie to jeść, prawda? Ponieważ same komunikanty kościelne nie zawierają zbyt wiele kalorii, przez co nie dostarczą nam wiele energii. Dlatego najlepiej po prostu jest je jeść w jakiejś innej formie, z jakimiś dodatkami pełnowartościowymi. Przykładowo właśnie jak tutaj mam płatki, mówiłem, nie wiem co tam jeszcze wymyślicie, możecie dawać jakieś pomysły. Mam ogólnie plan zrobić chleb w jajku właśnie z tymi komunikantami. Może jakąś panierkę można z nich zrobić, nie wiem naprawdę. Tak więc może zacznijmy. Przede wszystkim co potrzebujemy? No, że same komunikanty kościelne wyglądają one mniej więcej w ten sposób. Pokażę wam je na mojej dłoni. Tak będzie troszeczkę trzeszczało, ale tam nic. Tak więc wyglądają mniej więcej w ten sposób. To jest ciekawa forma. Mniej więcej tak. Na pewno każdy z was widział komunikanty kościelne, nie ma co się dziwić. To mamy ich tutaj około 1000. 1000 komunikantów kosztuje mniej więcej 15 zł na Allegro i na spokojnie możecie je kupić. Ja akurat mam tu jakieś dziwne firmy, nie będę je pokazywał, bo to nie ma sensu. No także skupmy się na tych komunikantach kościelnych. Wyglądają one... gdzie jest kamera? To jest kamera? Tak, tu. Wyglądają one mniej więcej tak. No i niby jakiś tam symbol mają, ale niekoniecznie religijny. Można kupić także z krzyżem, natomiast ten krzyż służy głównie do dzielenia komunikantów na mniejsze części. Dobra. No skoro już sobie mniej więcej omówiliśmy te komunikanty, to może przejdźmy do samego robienia tych komunikantów, a właściwie tych chipsów, prawda? Okej, przede wszystkim potrzebujemy komunikanty. Ja mam w swojej sytuacji ostrą papryczkę chili. Ja wiem o tym, że to nie wygląda najlepiej, ale tak chcę to zrobić. Dobra. Jakoś oczywiście miejsce, z czego będziemy jedli, albo taką, nieważne co macie. W takim razie wsypujemy tutaj te komunikanty kościelne. Ja troszeczkę sobie ich zostawię, ponieważ jakby to powiedzieć, potrzebuję ich na Sylwestra, a aktualnie jest 23 grudnia, także tego dnia akurat nagrywam. Ile ich sypię? No tak trochę. Nie chcę ich dużo brać, wiecie o co chodzi. 3 minuty nagrywania. Tak więc są, ojejku, wysypały mi się. O, tutaj nawet jest taki dobry przykład komunikanta, który można przekroić. On tutaj miał taką linię, dzięki czemu można go przełamać na dwie części. No, naprawdę są dobre, polecam wam. Pomimo tego, że to jest to zwykła mąka i woda. Dobra, teraz otwieramy sobie tą papryczkę chili. Tak, ponieważ robię z chili, jestem głupi, wiem. No i oczywiście wsypujemy, to nie jest nic skomplikowanego. Dodam tylko troszeczkę, o, żeby było. Nie wiem, czy widać, chyba nie będziecie widzieć. Aczkolwiek ja tutaj zamieszam. Ej, nie sypało mi się. Problem jest, widzę w nich taki, że przede wszystkim nie chcą się ze sobą skleić, czyli te półprodukty nie chcą się ze sobą złączyć. Jakbym miał może jakąś oliwę, to być może by się to udało. Aczkolwiek pomieszam jeszcze tym. Pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Wygląda to mniej więcej tak. Nie wiem, czy widzicie. Dobra, fajnie. No, co, możemy teraz jeść. I muszę wam przyznać, są serio dobre i smakują naprawdę dobrze. Zwłaszcza jak na zwykłe komunikanty. Naprawdę polecam je jeść garściami. Są chrupiące, pomimo tego, że wcześniej je otwierałem. Czuć troszeczkę tą paprykę, ale nie powiedziałbym, że jest to tak papryka, wiecie, że są tak fajnie złączone. Czuć tą paprykę, ale no jednak jest ona gdzieś tam na dole. Dlatego, że to się nie chce z tym połączyć. Może jak miałbym jakąś oliwę z oliwek, może lepiej by to wyglądało. Okej. Okay. No, dobre jest. O, faktycznie. Nie no, ostre jest, serio. Tak więc dzięki wam za oglądanie.
Być może jak ten film osiągnie troszeczkę więcej łapek w górę oraz może troszeczkę więcej wyświetleń, to kupię wino mszalne i je przetestujemy, ponieważ w internecie są także dostępne wina mszalne, co jest w sumie nawet całkiem fajną formą spróbowania jego. Ja nigdy w życiu wina mszalnego jakoś zbytnio nie piłem, pomimo tego, że byłem 3 lata, nie, 6 lat ministrantem. I jak mam być szczery, to jest takie jedno święto u chrześcijan, czy tam u katolików, przepraszam, jak się mylę, gdzie można normalnie spróbować wina. To jest chyba święto świętego Piotra. Nie pamiętam, jak coś możecie mnie tam poprawić. Także jeżeli chodzi o te komunikanty, są serio dobre. I tutaj nawet możecie zobaczyć, nie wiem, czy będziecie widzieć. Tutaj jest takie przekrojenie na pół, dzięki czemu ksiądz może z jednego opłatka zrobić dwa i dzielić się z innymi. No. No i to w sumie tyle. Jak macie jeszcze jakieś fajne pomysły na te komunikanty kościelne, to dawajcie znać. Na pewno przetestuję. Ogólnie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i nabijajcie mi wyświetlenia, elo.